podczas mszy. Ksiądz po prostu powiedział pochwa. Ja nawet nie wiedziałem, co to znaczy pochwa. Większość Polaków to nie wiedzą, co to znaczy. Wy zwariowaliście? Po prostu uważam, że w Polsce katolicy łamią prawo. Na przykład katolicy wierzą w takich rzeczach, które nie są w Biblii. I modlą się do różnych bogów. Po prostu uważam, że w Polsce katolicy nie są chrześcijanami. Uważam, że w Polsce się stają takimi Jesus freaks. Z tego co wiem, to ci Jesus freaks nawet zabijali ludzi w klinikach aborcji. I tak właściwie może to nie jest aż taki zły pomysł. Ja bym powiedział, że ci Jesus freaks to jest taka chrześcijaństwa wersja islamu po prostu. W Biblii jest napisane, że bla bla bla, bla bla bla. Cool American Dave. Moje pytanie jest, czemu Polacy mówią i myślą, że penis to jest paskudny? I dla nich to się wydaje takie, czemu jest taka dodatkowa skóra? Czemu oni to robią? I to jest dobre pytanie. Ja myślę przez to, że oni są debilami. Pewnie nawet nie wiedzą, jak penis wygląda. Często kobiety nigdy nie widzieli penisa, to dla nich to się wydaje takie, ja bym nie chciała tego zobaczyć, to by było paskudne. Oczywiście one tylko tak mówią, póki to się stanie, bo ja o tym dobrze wiem. Nikomu tak, chcecie zobaczyć mojego penisa? To napiszcie w komentarzach Cool American Dave. To jest niesamowite, że ci ludzie są tacy starzy. Biden? On ma 77 lat. On jest taki stary dziadek, który wszystko zapomina. Biden będzie prezydentem, to tak jak kilka dni później on dostanie Alzheimera i tak nawet nie będzie wiedział, gdzie on jest. Że jego mózg już jest taka jajecznica, że tam nie wiadomo, co się dzieje. Się śmieje ze wszystkiego. I Trump, widzicie, jaki gruby on jest? Ledwo może stać. Niedługo on będzie jeździł w wózku inwalidzkim. Nigdy nie używał komputer. Coś jest tutaj nie tak. Jak spojrzałem na Dudę... Wow! Wyobraźcie sobie, że Duda tak naprawdę nic nie robi. On tak wyobrażam, że tak jedzie autobusem i tak je jakąś śmierdzącą kiełbasę i gotowane jajka albo coś takiego. To jest jego moc? Cool American Dave.